Wiktor. A, nie wiem czy wiecie, ale była wpadka u Mini Majka. Mini Mike wie, jak dobrze zacząć nowy rok, dlatego pokazał fujarę trąby u siebie na odcinku. I to zdjęcie już tam hula w internecie. Ja już mam ściągnięte. Nie, ja trąbę lubię. Nie będzie dokuczania. Witam po raz trzeci w dzisiejszym odcinku. Po raz trzeci nagrywam ten odcinek. Byłem chory i były małe opóźnienia, więc nie mogłem go nagrać. Więc go nagrywam dzisiaj. W dzisiejszym odcinku będziemy kupować prezenty ekipowiczom na literę ich imienia z okazji świąt. Więc... Ale zobaczcie, wystarczy pokazać fiutka na... nie mówię, że Mini Mike. Że Mini Majka, tylko że fiutka, no tam innego członka ekipy. O, członka ekipy. Wystarczy pokazać członka ekipy i od razu karta na czasie. Widzicie, jak to jest? A ostatnio mówiliśmy, że słabo idzie temu, Mini Majkowi. No już od razu lepiej, w algorytmie. Możemy ruszać powoli na zakupy. Zapraszam wszystkich serdecznie na ten zajebisty, fajny odcinek. Zacznijmy od Krzysia. Nie od Krzysia, tylko Kamil. Kamil na literę K ma kubek dostać z kondomami. Dziękuję bardzo. Nie macie kubki. Na końcu na kuchni. Dziękuję bardzo. Elegancki. Kurde, no. Fajny kubek. Ale ten jest dobry, no. Ten jest git. Ten jest mega fajny. Bo jeszcze byśmy potrzebowali do tego kubka. Zapytacie pani, czy nam goła nie zapakuje. Okej, okay. Gdzie to jeszcze? Dwie łyżki. Dla Łukasza. Do widzenia, miłego dnia. Dla Karola kupimy książkę, bo jest na K. A on dużo czytał ostatnio. Tylko ja czytam Masudrę czytał. Dla Jakuba Padeckiego kupimy jęgę. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Ma pani jęgę? Może być ta, klasyczna. Dobra, niech będzie ta. O, dobra. Dla Krzysia można wziąć jeszcze karty. Ale to są zwykłe karty? Takie do gry po prostu? No, że wygrałem taki... złotego Sergiusza w plebiscycie u Nitro. Jakiego? No jupek, tak. No zwykłe, zwykłe. No, ale to... Jakie tam były kategorie, to nie wiem nawet. Jest, fajne, 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 no. Dobra, to będzie tyle, jak chcesz. Karol dostanie książkę. Dobra, Kamasutrę potrzebujemy. Tylko jak to pani powiedzieć, że potrzebujemy książkę Kamasutrę? Kamasutrę. Nie macie czegoś takiego? Dobra, to dobra. Musimy mu kupić coś innego. Czyli po prostu książkę. To wygląda ładnie. No, jeśli jej jeszcze nie czytał, myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, mamy, kupiłem dwie książki. Jedną, to se może się nią kiedyś pochwali. No wam nie będę pokazywał, to nie da dzieci. A drugą, no drugą to wam pokazałem. Potrzebujemy dwie rzeczy, maseczki na twarz i maskarę. Ale nie masz sztucznych rzęs? Nie wiem. Ale... No właśnie, dziewczyny nie mają doczepionych rzęs? To dla Marcysia. No właśnie, ma, nie ma teraz Marcysia? No. Jabczan wpłacił 2500 i zagłosował na siebie i wygrał prawie wszystkie kategorie, w których był. No wiecie, no na tym polega ten konkurs. Ale to jest dobry pomysł, zobaczcie. Ludzie głosują i ten... I muszą płacić za głosy i wtedy, kurde... Nitro Zniak jest biznesmen. No ale to maseczka chyba... Maseczki jak najbardziej, ale... Dobra, tak masek za 100 zł. Tak, żeby miał jak najwięcej. Nie muszą być jakieś... To jest dużo było. Malowanie o. Masek za 100 zł, to w tych czasach to będą 5 masek. Teraz to wszystko drogie. Mnie to przeraża, jak pieniądze tracą na wartości. Dlaczego influencerzy dołączają do agencji? Bo kurwa nie potrafią myśleć, nie ogarniają i potrzebują, żeby ktoś odpisał na maile, bo oni nie potrafią odpisać na maile, nie? Tak to jest z influencerami. Dlatego wchodzą do agencji. Jest fajny. Taki, o, dobra, mamy. Szukasz miksera? Tam czegoś na R, na trąbkę, no maszynka. Mikrofala, mikser, maszynka do golenia. Z takich lepszych może. Ale trąba raczej... Ja powiem wam, że te odcinki Mini Majka, no okej, okay, gdyby nie członek ekipy, no to... no chodzenie po sklepach, kupowanie prezentów. Chyba trzeba już podać werdykt. Mini Mike nie jest osobą kreatywną. Ameryki podejrzewam nie odkryłem. No ale to widać, nie? Widać to jak cholera. Powinien chyba Freeza całować po stopach. Nie, dzięki. 5 zł. Selekcjonerem reprezentacji Polski. W końcu Polska będzie najlepsza na świecie. Czyli ostatecznie Kuba ma jęgę i jagerka. Wiem, tu Łukasz ma łyżki, ładowarkę samochodową i łych. Bardzo, szkolaki. Kuba, jak miałbyś to wtedy miałem. Luz. Masz się wiesz? To wchodzimy z kamerą. O Jezu. Ma pan dużego boła, dusiciela ci małego. Daję ci prezent. Od Mikołaja. Ale to nieźle trąba musi być wkurwiony na tego, na Mini Majka, bo zobaczcie. Nawet powiedziała Marcysia, że trąba się kąpie, a on i tak wszedł. A wiecie, wcześniej to nie było wyblurowane i w odbiciu lustrzanym tutaj chyba, bo tu lustro jest, tak? Tak.
no to było wszystko widać. No i strąby się trochę śmieją w internecie teraz. Wielkie jaja. Na literę M, bo jest pan Mateusz, co nie? A to na literę imienia. Tak, na literę imienia. To moje 7 miesięcy mojego życia ostatnie to monopol. Ale to jest taki zimny, fajny, z więzieniem. Jak już będzie się na bandyce robił. Maszynki do golenia. Dobrze, używam. Mandarynki. Świętego. Nie będę panu tam wchodził w głębiej szczegóły, ale proszę bardzo. Proszę, mamy tutaj spotkanie łazienkowe. Tak. Cześć Karol, ja jestem święty. Co, że Japczan dzwonił, mi tu piszą na Twitche i że trąba nie był zły. Okej. Okay. Ale to też pokazuje, że są swobodni przy sobie, nie? Że tak wbijałem sobie do łazienki. Ciekawe tam rzeczy. Musiały się dziać. Jak kamera jest wyłączona. Elf i od świętego elfa masz prezent na swoją litę i na literę. Na nowy rok! Na nowy rok, bo już święta jest. Swojego imienia, więc kupiłem ci. Czytałem tą książkę. Kurna! Cholera jasna! Czytałem ją. To tyle. Co z tego odcinka? A, drama jest, moi drodzy, w internecie i ja tam zostałem też trochę wywołany. Drama emocjonalna, bo oglądałem fragment, nie? Taki mały fragment oglądałem.